Dzień dobry, moi kochani. Chciałbym zadać tutaj jedno bardzo ważne pytanie mężczyznom. Otóż, jakie wy macie oczekiwania względem kobiet? Tutaj chwila zastanowienia i napiszcie mi, proszę, w komentarzu, dobrze? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Co byście powiedzieli w momencie, kiedy kobitka, no, co prawda jest ładna, wiecie, taka y, wizualnie to jest na czym oko zawiesić, tak, ale wykazuje postawę wyjątkowo roszczeniową, wręcz interesowną. Nie chcę tutaj nazywać Gold diggerką, bo to już jest taka sroga skrajność. Pójdziemy w stronę takiej łagodniejszej wersji. Co powiecie w sytuacji na kobietę, która oczekuje, ale nic nie da w zamian? Pod tytułem, że ty masz spełniać tylko moje zachcianki, a dopiero potem ja się zastanowię, czy w ogóle zwrócę na ciebie moją uwagę. Tak? I właśnie na tego typu osobę zwrócił uwagę dzisiaj pan Roman Warszawski. Tutaj jakieś Libre Femme Noire. Czy jak to się tam czyta. W każdym razie, ona prowadzi, twu, tworzy e-booka dotyczące, jak mieć wysokie standardy, albo jak oczekiwać. Oj, sorry, oczekiwać y, wysoki. I co się pierwsze rzuca w oczy, jak wchodzisz na tego TikToka? Zero komentarzy, ale za to odgroma groma lajków, od groma zapisani i od groma zaszerowanych. Dlaczego? Podejrzewam, że ludzie. słyszą coś takiego na pewno, by zaczęli masowo komentować. Więc skąd to tak? A no stąd, że komentarze są wyłączone. I zastanówcie się, dlaczego. Powód tego zazwyczaj jest taki, że albo dana osoba wie, że rzuciła jakąś kontrowersję. I najzwyczajniej w świecie nie chce usłyszeć. Nie chcę usłyszeć żadnych słów krytyki, myśląc, że zostanie strogo zjechana. Albo, inaczej, tu bardziej chodzi o to, żeby nie było widać, że ktoś napisał coś negatywnego, albo że, uwaga, ktoś ją merytorycznie zagiął. Tak? Albo, ona ma coś takiego, jak syndrom oblężonej twierdzy i ona prewencyjnie cenzuruje, tylko i wyłącznie po to, żeby tego nie czytać, bo ona jest przekonana. Ona jest przekonana o swojej racji, tak? Zresztą, zobaczcie sobie tutaj to jest inny z jej TikToków koncepcja królowej jesteś typem kobiety, która pojawia się tylko raz w życiu jesteś niezastąpiona ty jesteś tą wymarzoną dziewczyną tylko najlepsi mężczyźni są w stanie mieć do ciebie dostęp. Jeżeli laska ma wywalone ego, to ci najlepsi mężczyźni nawet na nią nie zwrócą uwagi. Jesteś królową, więc dlaczego miałabyś kiedykolwiek stawiać mężczyznę na piedestale? No tak, niech facet to robi, a wtedy ty miej go za podnóżek. <laughs> Jesteś nagrodą, tak? To powiedz mi, czy więcej jest pięknych kobiet, czy więcej jest wartościowych mężczyzn, którymi byś się zainteresowała? Bo prawda jest taka, że cechy, które przyciągają mężczyzn, ma tak naprawdę wiele kobiet. Tak? Ładna, zdatna, aparycyjnie, młoda, i tak dalej. Bezkonfliktowa? Takich naprawdę kobiet jest jeszcze w miarę dużo. Będzie ich coraz mniej, niestety, ale dalej jest relatywnie dużo. I tak naprawdę to jest jej natura, tak? To jest naturalne. Ona po prostu ma to w sobie. Nie musi tego wypracowywać. Natomiast, żeby facet był obiektem zainteresowania, on musi wypracować swoją wartość, tak? Więc. Kto z tej dwójki jest nagrodą? I to, i właśnie sam fakt, że tutaj ta kobieta mówi, że jest nagrodą, to jest właśnie czerwona flaga, od takich z daleka. Tak? Jesteś typem kobiety, która zna swoją wartość i ceni siebie. Innymi słowy, to nie jest, to nie jest poczucie własnej wartości to już jest narcyzm. Jeżeli kobieta ma skłonności narcystyczne, i mało tego, że ona jeszcze promuje narcyzm wśród kobiet, no to to jest nic innego jak coś, co powinno się kancelować. Inaczej, ja osobiście nie jestem za kancelowaniem kogoś, niech się wypowiada i tak dalej, ale promowanie takiej postawy jest szkodliwe społecznie. Więcej w moim e-booku, link w bio, i to jest właśnie najgorsze, że ona jeszcze za to kurwa bierze pieniądze. Za wpajanie kobietom szkodliwej postawy. Ale dobra, zobaczcie co ona mówi chociażby o kwestii pierwszej randki. Posłuchajcie sobie. Nie akceptuje spaceru ani kawy na pierwszej randce. Nie jestem psem, żeby mnie wyprowadzać. Oto się nie bój. Powiem tak. Różnica między nią a psem będzie taki, że pies pies prędzej zaakceptuje faceta, bo psy kochają bezwarunkowo, tak? Dlatego bardzo często, bo bardzo często jak mówi się o takich powiedzmy uległych, lojalnych kobietach, bardzo często wiecie, w takich sytuacjach bardziej intymnych nazywa się je sukami, właśnie ze względu na to, że suki są bardzo oddane. Oj, nie ta scena. To było do kawy. No fajnie, ale kto pytał? Po drugie kawę zabieram ze sobą, jak mam coś do załatwienia na mieście. A rentkę to zdecydowanie nie jest coś do załatwienia. Tak? Ty tworzysz e-booka, tak? Podejrzewam, że y, musisz, musisz dogadać jakieś warunki z dystrybutorem. Czyli gdzieś tam wiecie, chociażby dostawca serwerów pod stronę, gdzie można tego e-booka zakupić i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, ja też planując y, wypuścić swój kurs, też. Y, Kilka, kilkanaście takich rozmów już odbyłem, tak? I bardzo często są to uwaga, spotkania przy kawie. W kawiarni. A biorąc pod uwagę, że to miało charakter transakcyjny, tak jak relacje damsko-męskie, więc de facto, jeżeli i tu, i tu jest charakter transakcyjny, no to dlaczego by nie załatwić tego przy kawie? I. Aczkolwiek tutaj mały plusik za to, że jeżeli ona coś leci załatwić, to kawę zabiera ze sobą. Tylko pytanie: czy chodzi o taki typowy termos? Czy na przykład, nie wiem, idzie, się, idzie do jakiegoś gówno Starbucksa i bierze sobie po prostu kawę w papierowym kubku i idzie dalej. Podejrzewam, że tak. Nie pójdziemy też na drinka, żebyś mnie upił i zabrał do domu. A to jest akurat ciekawe. To jest takie małe, powiem tak. Niby nie chcę na drinka. To jest spoko, nie? Bo tutaj od razu odchodzi vibe imprezowiczki, który też dosyć nie jest zbytnio fajny, jeżeli chodzi o jakiś tam long term. Ale, żebyś mnie upił i zabrał do domu, to brzmi troszeczkę, jakby ona już czegoś takiego doświadczyła. I jeżeli e, takie coś ma, będzie miało pokrycie w rzeczywistości, no to kolejna czerwona flaga. Nie, pójdziemy na obiad. Przyjedziesz po mnie, pójdziemy do miłej restauracji, zobaczymy jakie masz maniery przy stole. Musisz używać sztuć Ty jesteś miły dla obsługi restauracji. Akurat kultura dla obcych ludzi to jest e, bardzo ważny element, jeżeli chodzi o taką typową męskość. Akurat to jest plus jeden, ale wymaganie, żeby na pierwszej randce pójść do restauracji, to powiem szczerze, to jest już niefajne bo to brzmi troszeczkę jakby coś pod tytułem pójdę z Tobą tylko i wyłącznie po to, żeby najeść się za darmo, nie? Jak traktujesz obsługę restauracji? Co zamówisz? Czy zapytasz co chcę zamówić? I zamówisz ze mnie. Czy odwiedzisz mnie do domu? Więc obiad. I to zabrzmiało z taką pewnością, że na pewno ktoś ją zaprosi na obiad. Mm -hmm. eee, założę się, że na bank ma od groma różnej maści propozycji od facetów, którzy mają jakieś mega firmy zarabiające dla niego co najmniej milion złotych miesięcznie, prawda? Trzeba na pewno. Bo wiecie, generalnie. Ona tutaj oczekuje. Tradycyjnego mężczyzny. I wbrew pozorom ma do tego prawo, tak? To jest jej preferencja. Oto nie mam pretensji. Ale taki mężczyzna, który dla niej byłby atrakcyjny, po pierwsze, ona będzie jego stawiać na piedestale mimo wszystko, bez względu na to, co ona tu pisze, ale będzie tym mniej pewnym siebie kobietą, wmawiać właśnie taką typowo roszczeniową postawę, co jest właśnie bardzo szkodliwe. I mało tego, i do, ale żeby było jasność, jeżeli trafi na takiego, to ona będzie go stawiać mimo wszystko na piedestale, bo to tak naprawdę wartościowy facet jest zawsze nagrodą, bo to on musi wypracować swoją wartość. Kobieta bardzo często dostaje, mają naturalnie, tak? Mają wraz z genami, bo jeżeli jest zdatna aparycyjnie, jest młoda. <coughs> Jest przede wszystkim, można powiedzieć, że jest nienaruszona albo niemal nienaruszona, tak? Z usposobienia bardzo miła, bezkonfliktowa, daje się prowadzić i tak dalej, tak dalej. To jest naprawdę wspaniały materiał na żonę. I ja Wam powiem teraz taką ciekawostkę. Pomimo tego, że taka chociażby najka, która pod kątem yy, wiary religijnej jest turbo odklejona, no bo nie oszukujmy się, jest turbo odklejona, to mimo wszystko ona jest znacznie lepszym materiałem na żonę niż ta cała Kate. Dlaczego? Bo te poglądy religijne, pomimo tego, że skrajne, to one mimo wszystko hamują pewne właśnie te mroczne cechy jej e, natury hipergamii. Mimo wszystko. Ale tak wracając, ta cała Kate oczekuje tradycyjnego mężczyzny, a taki wartościowy, tradycyjny mężczyzna będzie wymagał właśnie, żeby ona była również tradycyjną kobietą. Tu już mamy sygnał, że tradycyjną kobietą nie jest, skoro daje zdjęcie, jak obciskuje się z innym typem. To już widzimy, że nie ma. Albo tutaj. Co robić, kiedy on przestaje odzywać? Nic. Oczywiście musi swoje wdzięki pokazywać i tak dalej. Tu przynajmniej e, szacą za e, dobry gust do samochodów, bo też jestem fanem Lexusa. Moim drinkarem jest Lexus Elefa. A wymarzonym takim Daily jest e, Lexus GSF. Może kiedyś go zdobędę. Tym bardziej, że jeden. E, jeden gościu chyba z Warszawy e, wystawia. E, wystawia sobie e, 3GSFy. Także zobaczymy. Także no. I widzicie. Można oczekiwać, i to jest ok, ale tylko w sytuacji, kiedy jest, kiedy po prostu dana osoba jest w stanie też coś zaoferować. A tutaj widać typowo roszczeniową postawę: nic od siebie nie dam, ale będę oczekiwać, bo to ja jestem nagrodą. A później trafiają do chociażby różnych takich podcastów o relacjach laski, które przypominają Jabedehata, i one twierdzą, że nie wychodzą z domu z obawy przed gwałtem. Albo że, y, albo, że pojawia się jakiś inny program, w którym myślą, że one są 10 na 10, bo one czują się dychą, nie? Innymi słowy, tego typu postawa. Jesteś królową, tak? Pomimo tego, że jeżeli facet ją oceni, to będzie co najwyżej 3-4 na 10, ale ona się określa dycha. Uważa, że dla, y, uważa, że ona jest na tyle atrakcyjna, że będzie dycha, bo ona się czuje dychą, tak? Jeżeli chodzi o atrakcyjność, to zawsze oceniają nas osoby trzecie, a nie my same. Ja też mogę osobę sądzić, że jestem jakiś turbo zajebisty i tak dalej, ale może potem po prostu nastąpić zderzenie z rzeczywistością i powiedzieć, no wiesz, w kontakcie z kobietami, no sorry, ale dla mnie to jesteś najwyżej 3 na 10. Ja dajmy na to. Ech, także wiecie. Różnica jest tylko taka, że faceci po prostu coś z tym zrobią, Typu, wiecie, jak będzie jakiś grubasek albo coś takiego, no to pójdzie na siłownię, zrobi sobie formę i, i wtedy się tam wyrobi sobie odpowiednie wartości, tak? A kubita będzie zwalać to na otoczenie. I powiem tak, skoro ona jest królową, to powinna mieć króla, a nie jakiegoś sługusa. Także, no sorry, nie że mężczyźni, tylko mężczyzna. Tak, tylko nawiązując do tego, tak? Zresztą ja tutaj e, swoje też skomentuję. No dobra, z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru i bez odbioru.